Siemanko, dziś też skrobiowy na prinsie. Znalazłem takie w miarę, jeden z dużych, nieliczny honej, którego mam. Gala Brookfield, jak widzicie, lobo i boskop. Tnę, zanurzam i efekty widzicie za chwilkę. No i idziemy do wyników i po kolei. Tu mamy trzy prinsy, jak widzicie, w największym. Tu nie ma w ogóle nasion, rozpad skrobi jest bardzo widoczny. Kolejny, tu nasion też nie ma, ale już tej skrobi jest dużo mniej z racji tego, że moim zdaniem i owoc jest troszkę mniejszy. I w najmniejszym owocu, jak widzicie, braki. Jak widzicie, tutaj nie zaszła żadna reakcja, więc no, nie widać tego. Dalej mamy honeja i tutaj widać już rozpad skrobi, więc to też już jest do zbioru praktycznie. Nieliczne owoce, więc będzie coś na ząb, u mnie bynajmniej. Dalej, lobo. I jak możecie zauważyć przy tym lobie, i to nieważne, czy to jest bardzo duże, czy też tutaj na dole mam takie mniejsze, lobo jest typowo do zbioru, gdyż ono mieści się tam w przedziale między 1 a 4. I to jest właśnie ten przedział. Tu mamy czwórkę na tym owocu, tu będziemy mieć jedynkę, tu jest dwójka, trójka, tu to samo dwójka, trójka. Dalej, boskop. Pamiętacie, na boskopie ostatnio nie było praktycznie w ogóle nic widać. Teraz już widać delikatne ognisko przy gnieździe nasiennym, więc powoli, pomału boskop też już wchodzi w okienko zbiorcze, ale jeszcze troszkę trzeba poczekać. No i gala. Gala Brookfield u mnie. I jak wam mówiłem, ostatnio nie było jakoś szczególnie widać rozpadu tej skrobi. A tu już, jak możecie zauważyć, jest coraz wyraźniejsze to, więc gala Brookfield też już będzie się plasować. Bynajmniej te większe owoce, z tego co widzę, bo na najmniejszym owocu no jeszcze tego tak nie widać, ale pozostałe owoce, które tu złapałem, jak najbardziej są już gotowe do zbioru. No i nasiona. Tych nasion jest w miarę. Obawiałem się o to, że z owoców, które wziąłem, no nie będzie tutaj tych nasion, a jednak komory nasienne są praktycznie wypełnione, więc to też jest ok. I najważniejsze co do nasion, przy prinsie, przy tych owocach, zobaczcie, tu nie ma praktycznie nasion, komory nasienne są puste. Może tutaj, nie, też pusta komora nasienna, więc takie jabłko pozbawione nasion, no niestety, ale źle się przechowuje. Więc to by był taki mój tegoroczny test skrobiowy na chwilę obecną. I cóż, znów jesteśmy przy prinsie. I tak jak wam mówiłem już wcześniej, nie ma go za dużo, trzeba by to ochronić. Dziś jeszcze planowany zabieg tutaj chlorkiem wapnia. Teraz już daję 25 kg na 3 hektary. I na razie się tutaj nic nie dzieje. Oczywiście leci aminokwas do chlorku. Nie wiem, jedni używają, drudzy nie używają. Ja się nauczyłem używać. Nie chcę ryzykować. Nie wiem. Tak po prostu. Tak się nauczyłem. Kto wie, ile tego aminokwasu nie idzie. Nie jest to jakiś tam wielki dodatkowy koszt, a zawsze głowa spokojna. I tak, wiele opinii słyszałem co do dodawania aminokwasów, że one psują zdolności przechowalnicze. Oczywiście mogą popsuć zdolności przechowalnicze aminokwasy, jeśli są nadużywane. Słuchajcie, no według mnie, jeśli się stosuje takie rzeczy z głową, w miarę w rozsądnych dawkach, nie przekraczających tych, które są na opakowaniach, no to jesteśmy w miarę bezpieczni. A jeśli tych aminokwasów lejemy Bóg wie ile, no to oczywiście
Może to nam popsuć zdolności przechowalnicze, może spowodować jakieś nagromadzenie których substancji w owocu i to po prostu będzie nam psuło właśnie zdolności przechowalnicze. Także jak widzicie, coś gdzieś tego pinsa zostało. Ja tu dalej wracam do cięcia, trochę pocykam, bo tak tutaj do połowy coś tych jabłek wisi, potem jest trochę gorzej, więc poodsłaniam troszkę jeszcze i po prostu i na dzisiaj będzie fajrant. Dziś trochę krótszy dzień. Także życzę miłego weekendu, a raczej miłej niedzieli. Piękne prinsy porosły. Zobaczcie, tu jest taki ładny mamut. Tu kolejne. Także życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się. Udanych zbiorów dla tych, którzy zaczęli. Pozdrawiam. Cześć. Do następnego filmu.